Nora Ney to jedna z legendarnych postaci kina międzywojennego, ale my zaczniemy tą historię zdecydowanie wcześniej, kiedy Nora Ney to była Sonja Neyman, różnie to nazwisko pisano. Urodziła się w 1906 roku i tak nie do końca, prawdę powiedziawszy, wiemy gdzie. Przez pewien czas obowiązywała wersja, że była to wieś Sielachowskie pod Białymstokiem. Później przeniesiono urodziny Soni do Wasilkowa, ale wydaje się, że to też nie do końca jest prawda. Rodzina Neymanów mieszkała, pracowała, miała doskonały zakład w Wołkowysku. I z tegoż Wołkowyska przenieśli się gdzieś przed 1910 rokiem do Białegostoku. Między 906 a 10 rokiem gdzieś ta malutka Sonia Neyman, czy po podwórkach w Wołkowysku, nie wydaje mi się, że w Wasilkowie, dopiero tam wzrastała i biegała. Gdy przyjechali do Białegostoku, to zamieszkali przy ulicy ówczesnej Niemieckiej, dzisiejszej Kilińskiego, pod numerem 10 w tej kamienicy. Już po wojnie Jakub Neyman, ojciec Soni, kupił tę kamienicę. Ale gdy w tym 1910-11 przyjechali do Białegostoku, wynajęli jedno z mieszkań, a też i Jakub Neyman stworzył tutaj biuro swojej firmy, która ciągle funkcjonowała wyśmienicie w Wołkowysku. Zajmował się sprzedażą desek, ale też i zdobywającej rynki polskie, europejskie, nowości tamtych lat, sklejką. Sonia Neyman krótko tutaj była w tym okresie dziecięcym w Białymstoku, bo w 1915 roku Neymanowie wyjeżdżają z Białegostoku. Można przypuszczać, nie mamy dokładnej relacji, można przypuszczać, że są ewakuowani wraz ze zmianami następującymi w Białymstoku wynikających z okoliczności wybuchu I wojny światowej. Zatrzymują się w Baku, w Azerbejdżanie. Powracają do Białegostoku w 1918 bądź 19 roku. Sonia ma wówczas już 12 lat. Przez ojca zostanie zapisana do świeżo założonego gimnazjum Dawida Druskina przy ulicy Szlacheckiej. To ta kamienica ze słynną dziewczynką z konewką, która się ostała z całej zawieruchy wojennej. I zaczyna się cała już później dramatyczna historia, można powiedzieć miłosna. Dobrze ją opowiadać, bo nie znamy realiów, znamy tylko to z relacji, zarówno córki Nory Ney, jak i jej samej. Ojciec ponoć zaplanował, że wyda ją za jakiegoś bogatego kupca, co Soni wcale nie było w głowie. W 1923 roku, chyba po maturze będąc, wyskakuje ponoć przez okno i ucieka z Białegostoku, z rodzinnego domu, przed tą wizją niechcianego mariażu. Udaje się do Warszawy, tam rozpoczyna naukę aktorstwa. Debiutuje w 1926 roku i z miejsca staje się gwiazdą. Doskonale wykorzystuje swoje atuty. Jest przede wszystkim bardzo urodziwa, o oryginalnej urodzie, ciemna karnacja, nienaganna figura i niezwykły temperament. Co do jej umiejętności aktorskich, no możemy oglądać i pewnie wielu amatorów jeszcze tego talentu odnajdziemy. Wszystkie filmy nakręcane przez Sonię Neyman, wówczas już Norę Ney, mają w Białymstoku swoje uroczyste premiery.
Zdarzyło się to raz jeden tylko z taką aktorką, że konkurujące ze sobą kina, dwa najlepsze kina białostockie, Apollo i Modern, robiły dzień po dniu swoje premiery. Ten sam film dwa razy był pokazywany przy kompletach publiczności. Na niektóre z premier Sonia Nora Ney przyjeżdżała do Białegostoku. No, to ciągle było jej rodzinne miasto. Ostatni raz przed wojną, ale też i nie, ostatni raz przed wojną przyjechała do Białegostoku w czerwcu 1939 roku w innej roli, też aktorki, ale tym razem estradowej. Występowała razem z chórem Juranda, taką mega grupą międzywojnia, w Teatrze Miejskim, czyli dzisiejszym Teatrze Dramatycznym. I ostatni raz do Białegostoku przyjechała już we wrześniu 1939 roku. To był eksodus uciekających przed Niemcami na wschód całej rzeszy artystów, w tym żydowskich artystów, ludzi, którzy obawiali się, że zostaną natychmiast przez Niemców aresztowani. Sonia Neyman, Nora Ney przyjeżdża do Białegostoku. Możemy też przypuszczać, że zatrudnia się w którymś z istniejących, powstających tutaj teatrów, teatrzyków, być może u Lobka Krukowskiego w takim teatrze miniatura, który robi pewną karierę w tamtych miesiącach zawieruchy wojennej. Później znajduje się już w Moskwie. Z Moskwy po wojnie wraca do Polski, nie odnajduje już się, emigruje do Stanów Zjednoczonych. Ciągle jest za nią ta legenda wielkiej gwiazdy międzywojnia. Któż w Polsce nie znał Nory Ney? Dobrze by było ją też znać tak dobrze i w Białymstoku.